Пожалуйста. День добрый, уважаемые коллеги. День добрый, шановные коллеги. Мы собрались в связи с... Споткались в связи с Государственной комиссией по расследованию причин гибели... За споткание комиссии Państwowej до справ установления причин катастрофы самолета Ту-154 в Смоленске 10 апреля, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. W этот же день была образована в России государственная комиссия, которая занимается расследованием всех обстоятельств этой катастрофы. Chciałbym podkreślić, że tego samego dnia została utworzona komisja państwowa do spraw ustalenia przyczyn katastrofy tego samolotu. Работа идет по линии ряда министерств и ведомств. Prace są prowadzone poprzez wiele resortów i instytucji państwowych. Расследование катастрофы ведет Межгосударственный авиационный комитет СНГ. Kwestie dotyczące ustalenia przyczyn katastrofy również prowadzą międzyrządowe ciała. Возбуждено уголовное дело. Również rozpoczęto sprawę karną. В рамках этой работы задействован Следственный комитет при прокуратуре Российской, Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Został utworzony również komitet przy Generalnej Prokuraturze Federacji Rosyjskiej. Работают сотрудники Министерства иностранных дел по обеспечению въезда граждан Польши для опознания тел погибших. Министерство здравоохранения Российской Федерации. Pracuje również zespół przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Zdrowia w zakresie wizyt bliskich ofiar i zapewnienia ich im odpowiedniej opieki i informacji. Большое количество сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям и мэрии Москвы. Bardzo duże jest zaangażowanie Ministerstwa do sytuacji nadzwyczajnych oraz Merostwa Moskwy. Сегодня мною подписано распоряжение о компенсации за счет средств федерального бюджета всех расходов города Москвы и города Смоленск. Dzisiaj podpisałem rozporządzenie dotyczące pokrycia wszelkich kosztów związanych z wydatkami zarówno Merostwa Moskwy, jak też miasta Smoleńska w związku z katastrofą samolotu. K tej robocie samym aktywnym образом podключились nasze polskie друзья po linii wszystkich wyżej nazwanych mnie wiadomstw. Do tej pracy również włączeni zostali koledzy polscy, również z tych resortów odpowiadających resortom, które wymieniłem wcześniej po stronie rosyjskiej. To большая работа, to jest ogromna praca, вовлечено большое количество сотрудников различных учреждений из двух стран. Do której włączono ogromną ilość środków, sił i osób po obu stronach. Она должна быть соответствующим образом скоординирована с тем, чтобы обстоятельства этого происшествия были расследованы самым объективным образом и с тем, чтобы общественность наших стран знала реалии. Prace powinny być tak skoordynowane i tak ustalone, żeby tak zorganizowane, w celu wypracowania najbardziej efektywnego, obiektywnego rezultatu, tak żeby obywatele naszych krajów poznali tą rzeczywistą prawdę. Ja zabrałem was сегодня dla tego, żeby posłuchać, jak idzie robota, co нужно сделать дополнительно для того, чтобы nie było никаких проблем w ходе совместной деятельности. Ja zabrałem w tym числе i co нужно сделать на правительственном уровне России. Ja zabrałem zorganizowano dzisiejsze spotkanie w celu jak gdyby ustalenia pewnych już efektów pierwszych prac, rezultatów pierwszych prac, jak też skoordynowania się w celu prowadzenia ich kontynuowania w najbliższych dniach. Ja bym chciał posłuchać сегодня i rosyjskich, i polskich specjalistów. Dlatego chciałbym w tym zakresie wysłuchać zarówno polskich, jak i rosyjskich ekspertów. Jeśli u naszych polskich друзей wynikają jakieś trudności w robocie, пожалуйста, скажите об этом. Jeżeli устраним все проблемы, если они, конечно, возникают. Jeżeli po stronie polskiej są jakieś zastrzeżenia co do aktualnie prowadzonych prac, dotychczas prowadzonych prac, proszę o otwartość i przekazanie tych zastrzeżeń.
все в работе сейчас, все реально работают, поэтому наш разговор будет предметным, коротким, профессиональным. Wszyscy my ciężko pracujemy, dlatego rozmowa ta będzie konkretna, krótka, pragmatyczna i profesjonalna. Господин Иванов, Сергей Борисович, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый